Bytomski Jarmark Staroci przeniesie się w nowe miejsce, choć bardzo blisko swojej dotychczasowej lokalizacji. Dzięki wygranej w budżecie obywatelskim przejdzie metamorfozę. Od przyszłego roku będzie mieścił się na terenie byłego odkrytego basenu w Szombierkach. Zmian będzie więcej. Nowe stałe stoiska, sanitariaty, oświetlenie, ogrodzenie. Także na pewno będzie możliwość przyjęcia większej ilości osób sprzedających, ale i kupujących. Ale przede wszystkim chodzi o uporządkowanie jarmarku, bo w ostatnich latach ten bardzo się rozrósł, a sprzedawcy zajmują niemal każdą okoliczną uliczkę. Przeniesienie tego jarmarku jest kolosalne znaczenie, bo w tej chwili nawet żeśmy się kiedyś nie spodziewali, że to się rozrośnie do takich rozmiarów. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego już obsługiwać. Brakuje nam toalet, ci ludzie jednak stoją tam cały dzień, trzeba jakoś to załatwić. Woziliśmy do tej pory to i toje, ale to i toje zaś niestety zapach nie odpowiada ludziom. Bytomski Jarmark Staroci będzie odbywał się tam, gdzie do tej pory co najmniej do końca roku. Zanim mieszkańcy zauważą prace budowlane, też minie trochę czasu. Prace muszą rozpocząć się od wykonania przez naszą firmę koncepcji oraz pełnej dokumentacji projektowej. To wymaga oczywiście czasu. Niemniej jednak nasi inżynierowie, nasi projektanci już od kilku dni pracują nad tym projektem, tak by w przeciągu najbliższych 14 dni przedstawić do urzędu naszą koncepcję. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach lokalnego budżetu obywatelskiego, a jej koszt to około 2 milionów złotych.